Siema, z tej strony Tofik, zaraz 188 odcinek sezonu 6. No, troszeczkę tam przecież zrobiłem. Znaczy, to co robiliśmy, to robiliśmy. Wiesz, mnie znasz sytuacja z tym, że... No, jestem młody, powiedzmy, nagrywam na tym YouTube, no to... Patrząc na to, jak ja... Nie, zasięgi to mam takie ferele, no powiedziawszy. Ale to co mi się z jednej strony dało, z drugiej nie. To, że się śmieję z tego, że... Mówiąc to, znacznie... Tutaj będzie. Czyli hop. Jak to tak sformułować fajnie? Bo to jest wszystko nagrywane w lutym. Nie, w styczniu nagrywam, tylko w lutym te odcinki się pokażą. To tak naprawdę trochę daleko z tym. Tym, co jest śmieszne, że nagrywam tak naprawdę ten odcinek sam na zapas, tak naprawdę, że do 29 stycznia już mam nagrane, a jest teraz 11. To patrzcie, jaka jest różnica tego, kiedy ja to nagrywam. Wrzucam, nie wiem, na którego lutego teraz traficie, bo teraz na 5 lutego mam 5 odcinków sezonowych na YouTube'a teraz. Teraz z tych 5 odcinków później przejdzie, no jak się ten, no to... Bardziej to, co się bardziej wczoraj śmiałem, czyli 10. Gdzie też nagrywam odcinki, że dużo od siebie wymagam, bo dużo chcę montować odcinki tak naprawdę od siebie. No to mówiąc takim prostym słowem, że okazuje się, bo tak mówię, o Jezu, 12 odcinków do zmontowania. Tak, dzisiaj 4 zmontowałem, wsadziłem na YouTube'a 5, bo wcześniej jedno zmontowane miałem. Takie patrzę, wow, ale już, że tak jak już byłem zmęczony, ja pitole, ile ja szło odcinków. A tutaj, wow, creeper. Kurna. Ciebie się nie spodziewałem, że tu wyjdziesz mi. Że, no dobra, tak mówię, o, 12 odcinków, kiedy ja to skończę. Bo takie trochę dużo mam jak do nagrywania. I takie wow, i takie dzisiaj się mówię, dobra, dzisiaj na pewno skończę. I takie skończyłem. Mam 8 odcinków na razie, ale takie wait a minute, bo patrząc na to, że nagrywam teraz odcinek, kiedy na YouTube zostało się 5 odcinków, więc 3 odcinki muszę nagrać dodatkowo, żeby mieć na ten tydzień, bo już mam nagrane. No takie patrzę, aha, będę miał 11. A że YouTube, no niestety, jako YouTube'owo, no to on potrzebuje trochę czasu, bo te odcinki nie ważą po giga, jak kiedyś to jak nagrywałem na słabszej jakości, no to giga, no takie tam, to nic. To jak 20 minut nagrywam, a teraz jak nagrywam Full HD w 60 FPS-ach, to jest odcinek nie waży giga, tylko 2 giga, 28, 2 giga, 25, 45 i tak dalej, takie wow. Trochę waży. I też nie robię na wyrąbanie z jakością, próbuję tak porównywać, no próbuję tak bardziej jakościowo wchodzić w to, żeby był tam, chciałbym na was nagrać 4K, na pewno karta by dała radę, dałem, byłoby trochę mniej FPS-ów, wiem, spodziewałbym się tego, że byłoby mniej FPS-ów, ale żeby mieć tak samo FPS-owo, chociaż mieć taką samą jakość, czyli 4K, no to musi być monitor 4K, żeby natywnie nagrywać takie jakości, jakie mam monitor, tu musiałem dwa monitory tak nawet zmienić w 4K, żeby mieć natywne 4K na obydwu monitorach, żeby nagrywać w tej samej jakości. A że nie mam, nagrywam Full HD. I druga sprawa, no teraz patrzę, no szczerze, odcinki, Jezu, że tak patrzę odcinki, wow, 2 giga 30 mam, powiedzmy, waży odcinek, no takie, dobra, niedużo, ale takie, dodawać audio, takie korekcje zrobić troszeczkę mojego głosu, bo muszę robić korekcję, bo niestety ten mikrofon nie jest za mocny, no to po montażu wychodzi 6-7 giga i takie, o kurna, to jest trochę dużo i tak patrzę, skąd tyle mi się dzieje, że tyle mam giga, no i teraz patrząc, mam prawie, no teraz to 6 godzin, te 6 giga, bo odcinki teraz mają, to co na YouTube się wsadzałem teraz, no to wow, mówię, że tak trochę dużo, no dużo jest, nie powiem, że nie, bo patrząc na to, że
nigdy, powiem tak, jakościowo kiedyś było, że takie odcinek, teraz odcinki moje to zajmują 2,30 giga po nagraniu, a teraz po montażu już 6, 7 giga, czasami 10 giga, więc mówię, dysk tam na razie nie muszę, bo dysk na razie nie jest przepełniany coś w tym stylu, więc o tym się jeszcze na razie nie boję. Będzie w tym bardziej problem, jeśli już będę musiał bardziej nagrywać większej jakości, no to wtedy większa jakość już się liczy z tym, że ten. Z tym, że więcej giga będę po prostu potrzebowany miał i tak dalej, że więcej giga teraz będzie ważył odcinek sam nagrany i to wszystko. Na razie nie zmieniam jakości, chyba że audio będzie mocno wykokszone, no to już audio wykokszone będzie wtedy, że już wzrasta się ta jakość i więcej będzie zajmowało. Nie dziwię się, jak będzie więcej zajmowało, bo niestety, ale ja dużo patrząc kontentowo, czy jakbyś bardziej na YouTubie, czy tamtem, to tak Full HD próbuję utrzymywać. 4K ciężko będzie mi na razie, bo sorry, ale dobrej grafiki nie mam z jednej strony. W kolejnym odcinku opowiem się tutaj gdzieś na tych grafikach, bo już to troszeczkę wzięło nerwy. A co w kolejnym odcinku tutaj bardziej chcę o tym mówić o YouTubie. No to siedzę w tym Full HD, 60 FPS-ach. Kamerkę, kiedyś to jak nagrywam, nie dodałem kamerki, to takie wow, co się dzieje, że tutaj jest kamerka. Już większą bardziej jakość, bardziej produktywność, że widać co się dzieje na kamerce, co tam mówię. I też dodałem kamerkę, no to zwiększyło swoje te jakie zapotrzebowanie, bo ona nagrywa Full HD w 30 FPS-ach, ale widzicie czasami 60, czasami nie, próbuję tak 60 podcisnąć. Ale też jest trochę niemożliwe, bo nie będę wymagał od kamerki, no za 500 zł, czy za 500, no kosztowa. Ja tylko to z rodzicami załatwię, no to 500 zł kosztowała, tak na luzie. Teraz nie wiem, czy ona jest w ogóle dostępna, czy w ogóle jej nie ma dostępnej. I tego też nie wiem, ale że jako tako, patrząc na to, że no ja lecę jakościowo, też bardzo chcę jakościowo lecieć, żeby tak bardziej podcisnąć potem, o, takie powiedzmy nagram Full HD, to chcę powiedzmy później w 4K. Też patrzę tutaj tak, żeby to połączyć też tak samo, no to mówię, wow, ale fajnie i tak dalej. Nagram już Full HD, że ta karta u mnie wytrzymuje, ale z tego, że może karta wytrzymywać, jak też wyciążam cały komputer, bo teraz patrzę na to, no to Minecraft to wydałem 8 giga już, nie było tam 2 giga, tak? Chyba teraz powiem, nie, 4 giga dam, nie 8, no to mówiąc szczerze, to tak, dam więcej też w sumie, no to, nie jest te obciążenie, ale to jest tam pierdziu. Mogą je dodać, dać chyba więcej. Nie wiem, czy to nie o jedno więcej dać, czy o dwa. Będzie ścina chyba. Chyba, że tam później, no nie wiem. Dziwnie to tak wygląda, jak to są te belki japinkowe, takie otrzymywalne. Nie wiem. Nie, to będzie bardziej długi niż, no nie wiem, za krótko w Thanosem dam. Za mało. No to patrzą teraz tak, dodaję wszystko, próbuję tak korekty też swojego głosu dać, żeby było tak estetycznie, tak bardziej, żeby mój klarowny głos był, ale wszystko nie da się, no niestety niektóre mikrofony nie pozwalają jak ten, ale dobra, tam przeżyłem i teraz żyję jakoś z tym, ale chcę jakoś dalej cisnąć tą jakościowo audio i tak dalej, no to będę musiał zmienić ten komputer, powiedzmy już niedługo. Tak, niektóre specyfikacje to takie, bo to już mogę to postawić. Nie wiem, czy to dalej się nie pociągnę. No ale no niestety niektóre rzeczy trochę kosztują, jak DBX, to mówiłem w tamtym sezonie, dałem to kilka odcinków temu, że DBX kosztuje swoje, tak? Swoje kosztuje, bo nie jest taki tani. Ale nie muszę mieć programów żadnych, które będę obrabiać głos, bo będę miał teraz, wziąwszy, ustawię sobie,
Nie nagram jednego odcinka, będę jednak nagrywał tak sporadycznie. Mówiąc bardziej, chodzi mi o to, że będę nagrywał takie odcinki, tak, głosówki swoje, że sprawdzić jak jest audio i gdzie jeszcze poprawić tą korekcję taką i nadabię się tak ustawiać pokrętłami, że ustawiam sobie swój głos taki bardziej próbując taki dobry i później ustawię na odcinek. Będziesz odcinek wtedy, już inna jakoś takie. To się dzieje, że ta jakość się tak zwiększyła i tak dalej, bardziej audio niż jakościowo. Jakościowo będzie dalej tak samo, ale próbować tego. No będę próbował. Po prostu, jeśli będę miał to, będę próbował. Wtedy, no to zobaczy się wtedy, jak to wynika. Sikierka jest. Ile? Ło 3. No to 3 drewna i bum. Tylko, no niestety, ale. Jak nawet miałem powiedzieć, wszystko kosztuje, tak? Wszystko kosztuje swoje. Każde coś jest wartościowe. Teraz wszystko tak naprawdę drożeje. Czasami, no. Czasami się śmieję z naszego kraju, że tak jest bezmyślny. Co robi? Może jestem młody, nie powinien tego tak usunąć, ale a co tu się teraz dzieje, no to zamiast kraj nasz podbudowywać i tak dalej, to nasz kraj spada coraz niżej tak naprawdę. Jeśli to się dzieje, że tak dalej, no to jest dla mnie dziwne, że niektórzy politycy nie chcą tego ruszać, szczerze, próbują to niszczyć. Nie powiem o kim, o czym, tylko po prostu próbują to zniszczyć ten nasz kraj. No kurna. Nie wiem, że to się tak czasami dzieje, że mają wywalone i później się dziwią, że są bunty lub coś w tym stylu. No, jeśli wy niektóre rzeczy zabraniacie, no to się nie dziwcie później, bo to się robi śmieszne tak naprawdę, co wy robicie, bo o Jezu, to już tak musiałbym wygadać, że Goma, o tym nie chcesz rozmawiać i nie będę tylko poruszał już. Czy coś takiego niestety się dzieje w takim naszym kraju. Szkoda. Myślałem, że nikt już takiego nie będzie. A tu klops. Niestety się tak dzieje. Niestety. No ale cóż, inaczej tego nie zrobimy już tak naprawdę. Teraz mówiąc o YouTube dalej, no to te jakościowe to tam wchodzi tak swoje. Ktoś powie zaraz, że tak mocno chce zmienić to. No chcę, bo nie chcę ruszyć to polityce w sumie. Są młode, ale niektóre rzeczy mnie tak wkurzałem tak naprawdę. No mówiąc jakościowo, no to ja jakoś swój kanał prowadzę swój ten. Daję i próbuję mocno utrzymać. Po sobie widzę, że 13.30 to że mało robiłem, a teraz na 13.30 no to chcę jak najwięcej robić, no to patrzę, wow, jak ja tutaj to robię, że tak utrzymuję te daily i tak dalej, no to po prostu nagrywam, nie wiem czy tak dużo YouTube'ów robi, no bo ja robię, po prostu nagrywam jednego dnia, kiedy mam wolne, czy mam te, powiedzmy, te wakacje, te takie zimowe, no to ja siedzę przed komputerem i nagrywam dla was. Nagrywam to, jakbym nie nagrywał, no to miałbym wywalone. Bym poszedł, powiedzmy, z rodziną lub znałem sobie grać jakąś grę, coś w tym stylu, żeby z nim bardziej spędzić czas i tak dalej, żeby znajomości tam. Ja boś moja nie upada, u niektórych z tamtej klasy, mojej starej szkoły, chciałem zapomnieć, jaka jedna koleżanka z klasy, powiedziawszy, to uczyła mi ostro, też była bójka w naszej szkole, bo mi ten kolega, który uderzył mnie w oko, i miałem tutaj sinę, chyba prawie mi rozciął. To wtedy się stało, że była karetka z policją nawet, bo to nie powinno znaleźć miejsca w takim czymś. No niestety było, minęło już. No utrzymuję tą z jedną koleżanką, z jednym kolegą, tak naprawdę, i reszta to się rozwiązywała tak naprawdę. Może mam grupę tam czasami jedną, gdzie jest inne osoby, ale tak bardziej gram z nimi? Nie, niekoniecznie. Bardziej tak z jednym kolegą, jak ma czas i tak dalej, no to ja z nim bardziej spędzam czas, jak mogę.
I to wynika z tego, że bardziej ja z nim spędzam czas wolny, a mówiąc o tym tak YouTube'owo, to co robię, no to nagrywając odcinki, no to siedzę po te... No, to granie 5 odcinków to jest godzina 40, u mnie jak policzymy, jak odcinki tak trwają około godziny 40, bo trochę wyżej. No to mówię, wow, jest fajnie, wszystko tam. Że jakoś tam tworzę jakościowo i tak dalej. Właśnie mi paczka czeka na odbiór, dobra, fajnie wiecie, że po tym odcinku idę już. Zajmujemy to do Xboxa, dobra. Ale patrzę tak, dobra, siedzę, no to później się okazuje, że te odcinki no trwają, mocno trwają na YouTubie, bo na YouTubie bardziej jak siedzę, to godzina 40 powiedzmy siedzę i nagrywam. No to 5 odcinków, to jest jeden tydzień. A około odcinku 20 muszę nagrać, żeby tam, żeby cały miesiąc był. No to tak około 6-7 godzin siedzę na YouTube, na komputerze, żeby nagrać odcinki. Później za następnego dnia montuję i dalej to wszystko waży i tak naprawdę nagrywam to i macie po prostu odcinki. A ja siedzę, no to tam, no mamy 12 godzin w tygodniu, no przez nas śmie, no to 12 godzin tak mija trochę nocy, ale... się tam śpi, odpoczywa, no to ja odpoczywam, no to ja takiej 23, 22 czasami kładę się spać, seriously, i wstaję o... czasami nie mogę wstać, no to wstaję o tej 12, no to się nie dziwię, że powinienem tak wstawać, powinienem wcześniej wstawać i później, i teraz wstaję, no dzisiaj wstam o... jednakowo, jak położyłem się o 2 chyba, bo nie mogłem spać, dziwne, bo u mnie, ale wstałem o 7, czy o 8 tam, no to spoko, cieszę się, wstałem i miałem mieści swój humor, bo czuję, że fajnie wszystko wychodzi, nie tym drewnem. I teraz, wow, taki mam świeży uśmiech, że tak nagrywam i tak dalej. A niestety jeszcze byłem wkurzony przez ten grafik. I to powiem w następnym odcinku, bo nie chcę w tym poruszać tego. Chcę w następnym poruszyć, żeby się rozgadać, co się dzieje w tym i... Po prostu tak się dzieje, ja... Kole, dobra. Mówiąc jeszcze tak szczerze, dobra. Jak to tak bardziej powiedzieć normalnie, że to co zauważyłem, że dobra, nagrywam te odcinki takie przyzwoite, coś w tym stylu próbuję, no ale czasami nie wychodzi. Czasami się nagra odcinek, a tutaj mi mama powiedzmy bije lub tata, no to halo, muszę zakończyć odcinek, bo muszę teraz ta ci pomóc lub coś z tym, no to okej, pomagam u mnie tu i później siadam do nagrywania, jeśli jest jakieś 10 minut, no to wtedy to od razu tam siadam i to robię, tak naprawdę dogrywam odcinek, a później siadam tylko przed komputerem znowu, jak odpocznę i montuję to odcinek, no to tam jest spoko, luz, nic się nie dzieje, ale trochę siedzę, powiedziawszy teraz jak nagram odcinek, to teraz pójdę ze sadą do ruchu, odebrać obudowę i później i też się też znowu na tym i powiem o tych koparkach, co się z tym grafikami i tak dalej, no to wam powiem. Tak naprawdę później jest ten odcinek, na YouTube się wsadzą odcinki, to wtedy tam, bo tak co powiem, zajmuje, tak patrzę, tak 3-4 godziny około na 7 tych 5 moich odcinków, no jakoś chyba, patrząc na to, no to ja siedzę na tym na kompie i tak dalej, nagrywam te jakościowe filmy, żeby wypadały jak najlepiej. Kiedy 720p to takie, dobra, tyle mój komputer mógł być i w 30 fps, wtedy mam pociągnąć po te 60 sobie w programie, gdzie było widoczne, że typowo jest 30 fps, no to mam 60, no to wow, wielka różnica, że przysiadłem się na mocniejszy komputer. To dobra, fajnie i tak dalej, przysiadłem się, zbierałem z rodzicami, ja założyłem od siebie i tak dalej. No to teraz mam silny komputer, no nie powiem, że nie jest taki słaby powiedziawszy, ale no już jak nagrywam i tak dalej i brakuje mu mocy, no to niestety się przyda już mu upgrade następny, tak jak obudowa do zmiany, no to tam trzeba się o obudowie myśleć, bo po tego panelu nie mam zamkniętego, bo nie dochodzi jak mam teraz inny zasilacz od Silentima PC, tak naprawdę teraz 700W, tak to miałem 500, ale no-name'ową. I to była możliwość czarnej listy, nie była modcom nawet. Teraz dowiedziałem się, że to nie jest modcom, bo to nie była modcomu. No to teraz, o, zmieniłem? Dobra, jeśli tam, no to kable są dłuższe i tak dalej, no to teraz jest problem z tym,
żeby jakoś to dociągnąć. Tak, bardziej plachę i to, i to tyle. A że niestety na 20 minuta rozgadałem się mocno na tym, a drugim odcinku, na samym odcinku, czyli w 189 powiem o tych koparkach, co się na tym rynku i co się dzieje tak naprawdę z kartami, więc no, widzimy się na samym odcinku, trzymajcie się, hej hej!